Gamma Knife jest rzeczywiście urządzeniem wyjątkowym, choćby i z tego względu, że jest to urządzenie dedykowane tylko i wyłącznie do leczenia mózgu. Wyjątkowość tego urządzenia polega również na tym, że jest to urządzenie stworzone przez neurochirurgów i dla neurochirurgów, czyli tutaj to, że jest to nóż gamma, gdzieś sensu jest, bo to nie jest tak, że dotknie jak nożem, tylko że rzeczywiście jest to oręże w ręku neurochirurga. Jest to leczenie promieniami, a zatem my pracujemy wspólnie z radioterapeutami, oni są nierozłączną częścią zespołu. Natomiast doświadczenie chirurga, neurochirurga, który wielokrotnie z mikroskopem operacyjnym, z całym instrumentarium był w tych okolicach, które teraz planowane jest pod napromienianie, jest tutaj bardzo, bardzo przydatna. Gamma Knife jest urządzeniem do stereotaktycznego napromieniania i bardzo ważne w przypadku Gamma Knife jest to, że jest takie bardzo duży gradient dawki, czyli na granicy guza dawka jest jeszcze uszkadzająca guz, a tuż obok już ona się zmniejsza. Dokładność napromieniania Gamma Knife'u jest poniżej 0,2 mm, czyli my z wielką precyzją możemy zaplanować napromienianie nawet bardzo trudno położonych guzów. Niekiedy guzów, które nie byłyby podstawą do leczenia chirurgicznego, jak osłoniaki nerwu przedsionkowo-ślimakowego, które pojawiły się w wewnętrznej części przewodu słuchowego wewnętrznego. One są bardzo blisko przy ślimaku. To ma niekiedy parę milimetrów. Daje pacjentowi bardzo duże objawy, zawroty głowy, szumy, dźwięki w uchu. Natomiast obok jest ślimak, czyli aparat odsłuchu i trudno innymi metodami napromienić, żeby nie napromienić ślimaka. Natomiast wykorzystując tutaj tą cechę Gamma Knife'u, że to stężenie dawki w poszczególnych, na różnych odległościach tak od razu spada, można z dużym bezpieczeństwem zastosować tą metodę leczenia nawet u takich chorych. Współczesne leczenie chorób nowotworowych mózgu to przede wszystkim leczenie skojarzone. Główne tutaj miejsce jest dla chirurga, bowiem podstawowym leczeniem jest leczenie operacyjne, natomiast leczenie operacyjne rzadko w sobie jest jedynym leczeniem. Najczęściej jest to leczenie skojarzone i proponujemy choremu leczenie uzupełniające. Takim leczeniem uzupełniającym jest radioterapia i w niektórych przypadkach chemioterapia. W przypadku radioterapii mamy do czynienia z podawaniem pacjentowi przez kilka tygodni frakcji, poszczególnych frakcji, a zatem jest to ta radioterapia frakcjonowana. Natomiast w niektórych uzasadnionych przypadkach możemy zastosować radiochirurgię, a u niektórych pacjentów leczenie radiochirurgiczne może być zaproponowane jako jedyne leczenie samo w sobie, które nie wymaga już dodatkowych innych form leczenia. Najdoskonalszym urządzeniem do leczenia radiochirurgicznego jest Gamma Knife. Gamma Knife jest urządzeniem zarezerwowanym jedynie do mózgu, a zatem nie da się leczyć innych części ciała człowieka poza mózgiem i górną częścią kręgosłupa szyjnego. Gamma Knife jest urządzeniem, które wykorzystuje promieniowanie kobaltowe. W całym urządzeniu jest 2 dekagramy kobaltu zlokalizowane w 192 kolimatorach, a zatem chirurg wspólnie z radioterapeutą, planując operację pacjenta za pomocą Gamma Knife, posługuje się 192 wiązkami promieniowania, które kształtuje do różnych średnicy 4, 8, 16 mm. I w taki sposób guz, który planowany jest do napromieniania, jest opisywany przestrzennie. Musimy uzyskać przynajmniej 96% pokrycia guza energią promienistą, żeby uznać plan za dobry i plan do zaakceptowania. Urządzenie, które tutaj widzimy, zawiera bardzo niewielką dawkę kobaltu, które wiązki wszystkie krzyżują się w jednym miejscu, w miejscu izocentrum, a zatem skrzyżowanie wiązek jest bardzo dokładne i nie zmienia się nigdy. Natomiast pacjent wraz z stołem przejeżdża, ustawiając różne części guza, aby poddane były energii promienistej. Co ważne, w przypadku Gamma Knife'u należy powiedzieć, że jest to jedyne urządzenie do radiochirurgii mózgu, które ma taki gradient dawki. Oznacza to, że możemy na brzegu guza uzyskać dawkę całkowicie terapeutyczną dla nowotworu, natomiast tuż obok, zaraz za powierzchnią guza, gdzie są istotne struktury, elokwentne czy struktury krytyczne, ta dawka promieniowania bardzo spada. A zatem takie leczenie możemy prowadzić bardzo bezpiecznie. Stąd świetne zastosowanie Gamma Knife'u dla leczenia guzów o trudnej lokalizacji.
Co warto jeszcze dodać w przypadku Gamma Knife'u, że on ma bardzo duże bezpieczeństwo osłon takich terapeutycznych, czyli my w Gamma Knife'ie możemy nawet leczyć kobiety w pierwszym trymestrze ciąży, bo dawka promieniowania poza komorą, do której pacjent jest wprowadzany, jest bardzo mała, a zatem pacjentki w ciąży też mogą być poddane leczeniu. Skuteczność Gamma Knife'u ocenia się trochę inaczej niż w zabiegach chirurgicznych, bo taką naszą skuteczność i sukces w chirurgii uważamy, że jest wówczas, kiedy była choroba, był nowotwór, usunęliśmy go chirurgicznie, sfotografowaliśmy, zrobiliśmy badania obrazowe i guza nie ma. W związku z tym uważam, że chirurgia była dobrze wykonywana. Natomiast w przypadku Gamma Knife'u my podajemy dawkę promieniowania i czekamy na etapy rozwijania się tej martwicy popromiennej, czyli na samym początku guz trochę się powiększa. W pierwszym kwartale on potrafi powiększyć się o 10-11%. Natomiast już później, mimo tego powiększenia, już widzimy, że pojawiają się w nim ogniska jakby takiej martwicy popromiennej i pełen efekt działania takiego Gamma Knife'u rozwija się mniej więcej po roku, czyli wtedy guzy zmniejszają się. Natomiast już kulminację tych zmian widzimy po 2 latach, kiedy guz się zmniejsza. On nie zawsze, ten guz zginie, nie zawsze jest zlikwidowany, ale wystarczy, żeby on się zmniejszył i przestał rosnąć. I to uważamy w przypadku takich trudno położonych guzów na podstawie czaszki, guzów zlokalizowanych w okolicy ważnych nerwów, choćby nawet zatoki jamistej, nerwów gałkoruchowych, że jeśli guz się zmniejszył, nie powiększa się, już nie rozwija się, no to już jest to pełen satysfakcjonujący efekt leczenia za pomocą Gamma Knife'u.